pomyśla. I za chwilę rozpoczniemy tą dziewiątą kolejkę ligi. Stało się już tradycją, że trener niestety nie może korzystać z pełnego składu. Tutaj również brakuje już dłużej kontuzjowanego Patryka Tomczyńskiego. Wiemy, jakim ofensywnym tutaj kalibrem dysponuje Patryk Tomczyński i na pewno będzie nam tutaj brakować. Nie wiemy też, kiedy możemy się spodziewać, że wróci. Dzisiaj także wypadł Dawid Forszpaniak w ostatniej chwili. Też problemy zdrowotne. No a wiemy, że Maciej Pawłowski pożegnał się już z klubem w międzyczasie i nie będziemy mogli z niego skorzystać. Jako sędzia główny, czyli spotkanie poprowadzi Krzysztof Połomka z Nowego Pomyśla. Pan Krzysztof Połomka, główny arbitrem dzisiejszego spotkania. Miejmy nadzieję, że arbiter dzisiaj da pograć chłopakom i tutaj będziemy świadkami naprawdę arcyciekawego widowiska. Pewnie, proszę Państwa, przed chwilę jeszcze mamy do spotkania. Ja bym mecz za tydzień, w niedzielę, o godzinie 11. KKS Kalisz będzie naszym przeciwnikiem. O godzinie 15 na meczu z Radą. Otrzymuję już informację, że w sobotę jest ten mecz, także jeszcze to zweryfikuję, natomiast na pewno jedziemy do Kalisza, więc zagramy ze Spadkowiczem z czwartej ligi. Już zawodnicy obydwu zespołów na murawie, już lada moment główny arbiter tego spotkania da znać o rozpoczęciu. No jest, no bo co? 16:01 i startujemy. To nie prawda. Nie ma Spokojnie, nasi zawodnicy wycofani w średnim pressingu czekają na rywala. Tutaj Wachowiak, czyli dobrze teraz wyskoczył. Bartek Skrzypczak, poradzili sobie jednak z tym gospodarze. Już stratna ta piłka do Skrzypczaka, ale przejmujemy ją. Pozwolił tutaj opuścić futbolówce Orest Slobodian i za chwilę Adam Koperski rozpocznie z autu. Pokazuje się już Worok dzisiaj na pozycji numer 6 Dominika, więc w końcu na tej, na której tak naprawdę czuje się najlepiej. Pogłoski szeroko do Chwaliszewskiego. Pukał Dybina w Chwaliszewski. Ma tam blat sporo miejsca. Już obiega go Chwaliszewski. Jednak do środka decyduje się wycofać do Janickiego. Już jest na połowie gości Janicki. Do boku Koperski. Okazał się tam Szymon Mera. Koperski jednak ze spokojem. Jeszcze raz przez Janickiego. Skrzypczak. Wiemy, ależ dobrze się Bartek teraz zostawił. Wiemy, że potrafi to robić. Kozłowski. Dubin teraz w środku do Rybarczyka. Zgranie, trochę nieporozumienia, ale też nieporozumienie w szeregach gości. Był tam blisko, ale Strobodian jeszcze gdzieś chyba zahaczony. Golkiper zespołu Kamil Strużyński. Chyba będzie potrzebna pomoc medyczna pierwszy raz w dzisiejszym spotkaniu. Rafał Krajczyński, dobrze znany tutaj śremskim sympatykom i warciarzom, trener dzisiaj z konieczności pomocą medyczną. Sporo tutaj widzimy kibiców też na trybunach, także tutaj cieszymy się, że frekwencja dopisuje. Pogoda też sprzyja rozgrywaniu meczy, a więc dziękujemy Państwu serdecznie za to, że zechcieliście tak licznie przybyć na stadion. Już Kamil Strużyński podniósł się, już za chwilę rozpocznie.
Ciągnę tam gospodarzy do boku. Aktywnie tam skrzypczak przeszkadzał. I dobrze, bo w aut ratowali się wybiciem goście. Jest Woro. Mandera teraz wyprzedzony. Chyba tutaj szybciej sobie komunikować. Glapiak to mam przy piłce teraz do boku. I dobrze tam Władysław Dybin przerywa Tomasz gości. Dobrze, Kuba Kozłowski wysoko wyszedł teraz. Niemożliwe tutaj dobre rozegranie. Grają goście do boku tutaj. Bachowiak, on z pokojem wycofanie do tyłu do Wiśniewskiego. Szumny. Wiśniewski. Jeszcze raz na Szumnego chyba nie. Przydawał się prowadzić tutaj wdęgę. Wdęga jest już lewa strona boiska. Przeszkadza mu Slobodan. Dobrze. Próbuje Orest i zawsze jeszcze z pomocy Koperski, ale jeszcze przechwytujemy piłkę. Patrzył tam Rybarczyk, jest Woroch. Przejdzie ta piłka, tak, dobrze, Dywin to przewidział. Musi tam Fajszewski dostać tą piłkę, tak, to się dzieje. Uspokoił jednak Krzysiu Fajszewski tą grę i spokojnie budujemy od tyłu. Janicki. Kozłowski. Do Borocha, wszedł tam nisko Dominik po piłkę w tej chwili. Dobry, dobry przerzut tutaj do Dybina. Dybin jest w narożniku boiska. Ma tam sporo miejsca. Wiem, jak potrafi zrobić różnicę Władysław Dybin i właśnie próbował w tej chwili takim ładnym balansikiem, ładnym kółeczkiem wchodzić do środka i wywalczył pierwszy rzut rożny w dzisiejszym meczu. Piąta minuta spotkania i za chwilę sam Dybin będzie miał okazję dośrodkować pole karne. Już wysocy Janicki, wysocy Rybarczyk, jest oczywiście Bartek Skrzypczak, jest tam przed polem karnym Dominik Woroch, a więc na pewno będzie ta piłka tutaj rzucana gdzieś w tą strefę. Dobre wysoko! Znalazł się tam Kacper Janicki, idealnie dostał tą piłkę, można powiedzieć, na to lewe swoje kopyto i huknął jak z armaty. 1-0 Kacper Janicki w piątej minucie spotkania otwiera wynik dzisiejszego meczu. Kacper Janicki! Jakieś problemy tutaj z mikrofonem pana Przedława Śliwieckiego. Pozdrawiamy go oczywiście serdecznie, jak zwykle. O, teraz jest słyszany, zaraz potwierdzi strzelca. Pierwszy gol Janickiego w barwach karty, także cieszę się, że to właśnie dzisiaj udało mu się otworzyć to spotkanie. Dobrze tam wyskoczył Rybarczyk. Miał problemy Szumny, ale teraz wychodzą goście. Jest prawa strona, jest tam Faliszewski, próbuje przeszkadzać. Dobrze, Dominik Woroch teraz opóźnił tą akcję. Ale już teraz ładnie w to wszystko wieszał się Woroch i spowolniona ta akcja, ale utrzymują się goście. Trzeba uważać, bo ostro tam agresywnie przedzierał się. To był chyba Maciej Szpurka, o ile dobrze widziałem. Jeszcze grają goście, jeszcze. Podrażnili ewidentnie też straceniem bramki. Dobrze, Koperski teraz odczytał tutaj zamiary gości. Jeszcze Adam Koperski decyduje się sam na indywidualną akcję. Czy znajdzie tutaj Barosza? Niestety niedokładne to zagranie do Bartka Skrzypczaka. Szkoda, mógł chyba Adam Koperski pójść jeszcze gdzieś tam do końca. Natomiast widzieliśmy, jak skakała mu ta futbolówka po tej murawie, która tylko z daleka wydaje się być ładna. Nie zagranie, nie wiem, czy nie było tutaj spalonego. Sędzia jednak daje grać. Zdęga pozwolił opuścić futbolówkę boisko. Za chwilę z autu rozpoczną goście. Bachowiak do tyłu, do Wiśniewskiego, do Szumnego. Grał teraz na prawą stronę kapitan gości.
pracę uprawionego, teraz daleko, z pominięciem drugiej ligi, ale jest tam czujnie interweniujący Jakub Kozłowski. To mi się rozpędził Kuba w tej chwili i wyszedł z tą piłką. Efektem czego będzie za chwilę auto dla zespołu gości. Dobrze przyklejony tam Rybarczyk do swojego przeciwnika uniemożliwił wrzucenie. Trzeba tam uważać bez faulu. Udało się zablokować tą piłkę, Krzysztof Paliszewski. Ja. Szymandera do Worocha. On obił swojego rywala i za chwilę od autu warciarzem. 8 minuta spotkania. Przypomnę od 3 minut, od 5 minuty po fenomenalnym uderzeniu po dośrodkowaniu Władysława Dybina z rzutu rożnego pierwszej piłki. Kacper Janicki otwiera wynik dzisiejszego spotkania. Przeski. Przecież tam poszukiwaniu Skrzypczaka jednak niedokładnie i to goście będą budować akcję szumnym. Dobrze teraz chwali Szeski. Dobrze Szymandera pograł wtedy z Dybinem. Dybin ma tam więcej miejsca, ależ nie zrozumiał się teraz ze Skrzypczakiem, a szkoda, bo można było lepiej pograć Strużyński szumnego. Chciałyby tutaj grać Krobiance, dajemy im tutaj rozgrywać z tyłu, natomiast jak tylko zbliżają się troszkę, to od razu wchodzimy w pressing. Także teraz Foro pozwolił grać arbiter, Slobodian grać mówi, że będzie tutaj na męską grę pozwalał pan arbiter z Nowego Tomyśla. Janicki. Strzelec jedynej bramki, jak do tej pory w dzisiejszym spotkaniu, do Kozłowskiego. Chyba Kozłowski dzisiaj na dość nietypowej pozycji, bo środkowego obrońcy wiemy, że lepiej czuje się w środku, no ale w konieczności musi się łatać. Ładnie teraz Kopryski przeszedł. Dobrze tutaj Slobodian musi się rozpędzić. Ores tak też robi. Szkoda, że zatrzymał się, bo wydawało się, że już minął tutaj Wachowiaka i mógł jeszcze tą prawą stroną tam pofrunąć. Koperski. Ten znowu z autu, pokazuje się Rybarczyk, pokazuje się Skrzypczak, do niego właśnie piłka, z pierwszej piłki odegranie, ale połapali się w tym wszystkim stoperzy gości i daleko, daleko byli ta futbolówka. Czeski jednak wraca ta piłka, walczy tutaj Szymandera, walczy Dybin, no walczy to dużo powiedziane, bo ten zawodnik ewidentnie zawodnik warty. Grają goście, już prawa strona, trzeba tam uważać, widać, że lepiej się czują na tej prawej stronie, ale teraz jest już w polu karnym, było, że nie był tutaj Koperski, jeszcze na nasze szczęście niedokładnie tutaj przed pola karnego uderza jeden z zawodników gości, to był, jak dobrze widzę, Joachim Knap, no trzeba uważać na takie wybicia piłek drugich, bo tutaj owszem przerwał tą akcję Adam Koperski, ale wyłożył ją idealnie.